Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj do studia zaprosiłem pana Roberta Kraczkowskiego, organizatora i trenera warsztatów Tatonet. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Spotykamy się, żeby kolejny raz porozmawiać o ojcostwie. Tutaj wczoraj obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, który swojej adhortacji, jedną w ogóle adhortację poświęcił rodzinie, familiari consortio. I tutaj takie jedno zdanie: konieczne jest odzyskanie społecznego przekonania, że miejsce i zadanie ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. Właśnie tutaj chciałbym pana zapytać na początek, czy te warsztaty też, które pan organizuje, są po to, żeby właśnie przywrócić tą rolę ojca w rodzinie? Dokładnie. Celem warsztatów jest odkrywanie ojcostwa i wzmacnianie roli ojca w rodzinie, bo ma to swoje konsekwencje w przyszłości dla dzieci, które w tej rodzinie się wychowują. Mocny ojciec to mocna rodzina to mocne dzieci, a mocne dzieci to już własne rodziny, własny biznes, to też przedsiębiorcze dzieci. Zawsze jest tak, że przy ojcu dzieci jakoś łatwiej doceniają same siebie, wiedzą, jaką wartość w życiu stanowią. No właśnie, we współczesnych analizach na temat rodziny podkreśla się negatywny wpływ wynikający z nieobecności ojca w domu. To, że ojcowie często są bardzo zajęci i mają wiele zajęć, zapewnienie bytu rodzinie czasami strasznie dużo czasu im zabiera. Więc tutaj ten problem również jakoś trzeba też poruszać. Tak, też jakby na tych warsztatach ojcowie dowiadują się o swojej kondycji ojcowskiej i teraz takie przychodzi mi często porównanie, jak ważny jest ojciec w rodzinie, do porównania, że dzieci czasami są jak takie gąbki. Jak jest ojciec, to nasiąkają ojcem, ale kiedy go nie ma, to nasiąkają tym brakiem. I sprawdza się tu wtedy takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci, że ci, którzy przybywali ze swoimi ojcami, po prostu czują się wypełnieni czymś, jakąś przestrzenią, tak naprawdę tą obecnością. No właśnie, bo tutaj też w tych analizach, które troszeczkę przytaczałem, to jest napisane, że ojcowie w wielu przypadkach wychowują poprzez samą swoją obecność. Gdy mama jest taką bardziej przez słowa, emocje wychowuje, to ojciec nawet wystarczy, jak on jest obecny, to już też wiele zmienia. Tak, i czasami jedno słowo ojca to... Tak jak w powiedzeniu jeden obraz to 1000 słów, to czasami tak jest z ojcami, że ojciec powie jedno słowo i jakby się rodzina czy dyscyplinuje, czy po prostu krystalizuje. Wiadomo, że to był ważny głos. Zresztą od zarania czasów ojciec jak coś powiedział, no to było ważne słowo. Kiedy ci ojcowie są, no, ta obecność jest w kilku wymiarach, bo to nie chodzi tylko o obecność fizyczną, bo można być fizycznie obecnym, ale nieobecnym psychicznie czy emocjonalnie, gdzie to też ma duże znaczenie. Ważne, żeby ojcowie właśnie na tych warsztatach dostrzegają, jaka jest ważna rola nie tylko fizycznej świadomości, że ojciec jest w domu, ale również tej, że jest obecny swoim duchem, swoimi emocjami, że słucha swoich dzieci, że obserwuje je, że daje im takie informacje wzmacniające, jak są ważni dla niego, jak im może pomóc. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, żeby pan też nam wytłumaczył, jaka to jest inicjatywa właśnie pisania listów do ojca przez dzieci, ponieważ Tatonet również taką inicjatywę podjęło. I kilka już lat trwa właśnie taka akcja, żeby dzieci w szkołach pisały listy do swoich ojców. Tak, to jest bardzo cenna inicjatywa, bo wymaga to dużej odwagi właśnie dzieci, które piszą swoje listy do taty. Bierze w tym udział też senat w naszym kraju. Senatorowie czytają te listy i wybierają... Trudno powiedzieć tu najlepsze, bo każdy list jest najlepszy, natomiast najbardziej poruszające. Ta inicjatywa ma na celu pokazania, jak właśnie ważny ojciec jest w życiu dziecka.
Jeżeli jest taka możliwość, to chętnie przytoczę. Oczywiście, dwa listy. Poprosimy bardzo, tak, mamy jeszcze kilka minut, więc bardzo chętnie, także poprosimy. No to jest bardzo ciekawe, taka informacja zwrotna od dzieci dla właśnie ich ojców, jak dziecko postrzega tą więź. Przeczytam dwa listy. Jeden taki, gdzie dziecko jest zadowolone z tego, że ojciec jest blisko. I on mniej więcej wygląda tak. Nie będę czytał całości, tylko to, co jest tu kluczowe. Dziecko po prostu zaczyna list od tego: dziękuję, że byłeś, jesteś i będziesz. Jesteś takim kronikarzem mojego życia, bo byłeś i przy narodzinach, i w żłobku, i w przedszkolu, i w szkole. Obdarowujesz mnie prezentami i tym, co dla mnie najważniejsze, ojcowską miłością. Wiem, że zawsze mogę liczyć na twoją pomocną dłoń. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, szczęśliwy list, albo list szczęśliwego dziecka, które się cieszy. Ale są też takie listy, które przejmują bardzo, a jednocześnie mówią o tym, jak ważny jest ojciec, którego też nie ma tak naprawdę. Tato, mamy jeszcze dla nas sporo czasu. Czuję, że rozmywam się już w twojej pamięci. Nie zawsze tak było. Pamiętam, jak woziłeś mnie w wózeczku. Uważam, że obecnie ranisz mnie. Sądzę jednak, że to przez to, że sam zagubiłeś się w świecie dorosłych. Kiedyś to wszystko się zmieni, prawda? Mocno w tą wierzę. Także tutaj Kamilka pisze o tym, jak jej ojca brakuje i ciągle wierzy, że jest szansa na to, żeby te relacje odnowić. To listy właśnie dzieci w Polsce, z całej Polski, które pisały do swoich ojców. I chciałbym jeszcze króciutko na koniec, żebyśmy porozmawiali o warsztatach, które będą zorganizowane w Ciechanowie właśnie. Kiedy są planowane takie warsztaty i jak one będą wyglądały? W tym roku zaplanowałem dwa warsztaty, w czerwcu i w październiku. Jest dokładnie ten sam warsztat, 7 sekretów efektywnych ojców. W czerwcu to jest już 20 i 21. Wprowadziliśmy małą zmianę w tych warsztatach. Do tej pory w zeszłym roku były to warsztaty w piątek i sobotę. Tym razem, słuchając głosów ojców, którzy mówią, że też bym wziął udział w takich warsztatach, gdyby nie sobota, to postanowiliśmy, że owszem, zacznie się to w sobotę, ale już wieczorem, od 18 do 21. I tutaj jest nasz stały program, że w pierwszym dniu mogą też być mamy wspólnych dzieci, że mamy mogą też brać udział w tym ojcostwie i wspierać ojców, jak być lepszymi ojcami. No i w niedzielę od 9 do 18 już same warsztaty dla ojców, gdzie ojcowie trenują swoje ojcostwo, odkrywają swoje ojcostwo, dowiadują się, w czym są mocni w tym ojcostwie i jednocześnie wypracowują swój tatoplan, że tak powiem, po warsztatach prosto do wykonania. I myślę, że warto wziąć udział w takich warsztatach. Teraz zbliżają się święta. To będzie też pewnie taki czas, gdzie trochę ze swoimi dziećmi ojcowie będą mogli poprzebywać. No tak, mam nadzieję, ten czas dzisiaj spowalnia przed świętami. Mam nadzieję, że ojcowie znajdują ten czas nie tylko załatwiania zaległych spraw, ale przede wszystkim, jeżeli w ogóle można nazwać zaległą sprawą kontakt z dzieckiem, to może właśnie najlepszy moment teraz, żeby ojcowie z tego skorzystali. Ja jednocześnie też zapraszam do, oprócz tego, żeby ojcowie poświęcili ten czas swoim dzieciom i dali im uwagę, to też zapraszam do rozprzestrzeniania tej idei ojcostwa tutaj w Ciechanowie. Zapraszam firmy, instytucje, zapraszam osoby prywatne. Każdemu, komu na sercu leży jakby ta rola ojca, zawsze to razem łatwiej zbudować to ojcostwo tutaj w Ciechanowie. Tak jest i zachęcamy do tego, żeby zaglądać na stronę tato.net i w ten sposób kontaktować się z panem Robertem, który był dzisiaj moim gościem. Moim gościem był dzisiaj pan Robert Kraszkowski, organizator i trener warsztatów tato.net. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Gość poranka.